Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Tym razem w moje ręce trafiła klasa S wśród samochodów elektrycznych. Jeśli jesteście ciekawi, jak jeździ się tą limuzyną, o osiągach motocykli, serdecznie zapraszam. I od razu powiem, że nie będzie to taki typowy test, który ja zawsze przeprowadzam, ponieważ żeby taki test miał sens, samochód trzeba posiadać moim zdaniem około tygodnia, przynajmniej. Ponieważ trzeba takim samochodem pojechać w trasę, pojeździć po mieście, zostawić go, wsiąść znowu na następny dzień, poładować się, sprawdzić go po prostu w różnych warunkach. Ja na razie takiej okazji nie miałem, ponieważ EQS-a mam na dość krótko, ale mam okazję się z nim zapoznać, że tak powiem, organoleptycznie, także nie mogłem sobie podarować takiej okazji, aby go Wam po prostu nie pokazać. Także traktujcie to bardziej jako prezentację, a nie test. I teraz tak. Chociaż zacząłem od stwierdzenia, że jest to klasa S wśród samochodów elektrycznych, to musicie wiedzieć jedną rzecz. EQS to nie jest zelektryfikowana klasa S. To jest samochód zbudowany na zupełnie nowej platformie, przeznaczonej konkretnie do modeli elektrycznych. I teraz posłuchajcie kilku rzeczy. Ten samochód ma ponad 5,2 metra długości. Waży około 2,5 tony. Krótko mówiąc, jest to kawał samochodu. I teraz tak. EQS-a na ten moment możemy zamówić w dwóch wariantach. To jest EQS 450+, oraz EQS 580. Słabsza wersja dysponuje mocą 333 koni mechanicznych. Jego moment obrotowy to 568 Nm, a pierwsze 100 km na liczniku pojawi się, gdy minie 6,2 sekundy. Dodam jeszcze, że prędkość maksymalna to 210 km na godzinę, bo często w autach elektrycznych jest ona dużo mniejsza. I teraz przy takich wartościach pomyślcie, że Mercedes deklaruje zasięg na poziomie około 785 km. Czyli prawie 800 km, 6 sekund do setki, 2,5 tony. I to jest słabsza wersja. Auto, którym jadę, to natomiast wersja mocniejsza, czyli EQS 580. Jeszcze nie dodałem, że w słabszej wersji mamy napęd na tył, co też jest fantastyczną rzeczą. Ja dysponuję napędem na 4 koła, czyli EQS 580 to drobne 524 konie mechaniczne, 855 Nm, pierwsza setka pojawi się po 4,3 sekundy, prędkość maksymalna to również 210 km na godzinę i teraz pomyślcie, deklarowany zasięg to około 670 km, czyli znowu prawie 700 km przy takich wartościach. Pomyślcie, 4 sekundy to są wartości naprawdę na poziomie motocykli, tylko że nie mamy tutaj 600 ważącej 200 kg, tylko 2,5-tonowego kloca. Nie da się przekazać słowami, jak to auto przyspiesza, bo trzeba to poczuć samemu. Tym bardziej, że mamy tutaj napęd na 4 koła, więc auto startuje po prostu jak wystrzelone z procy. To jest nie do przekazania, tak jak mówię, trzeba to zobaczyć. Coś niewiarygodnego. Ale powiem Wam tak, to będzie bardzo dziwne. Te przyspieszenia dla mnie to chyba nie jest największe, co robi wrażenie w tym aucie. Moim zdaniem najlepsza rzecz, na przykład ja ją czuję teraz, no Wy też tego nie poczujecie, ale to jest skrętna oś z tyłu. Tutaj standardowo w każdym EQS-ie macie system skrętnych kół z tyłu do wartości 4,5 stopnia. Domówić natomiast można system, który te koła skręci aż do 10 stopni. Co ciekawe, podczas szybkiej jazdy tylne koła wychylają się w tym samym kierunku co przednie, do 3 stopni, a podczas manewrowania czy gdzieś po prostu skręcania wychylają się w przeciwną stronę i mając tak duży samochód, bo to jest naprawdę duży samochód, niewiarygodne wrażenie robi to, jak tym samochodem zawracamy na przykład. Ja myślę, że to są wartości na poziomie kompaktów, bo stałem kilka razy w miejscu, gdzie patrzyłem, że o matko, nie, na 4 razy będę zawracał, a robiłem to na raz. To jest coś niewiarygodnego. Oczywiście nie, myślę, że nie muszę mówić o takich rzeczach jak wyciszenie, tym bardziej w aucie elektrycznym. No mówimy też oczywiście o Mercedesie najwyższej klasy, tu jest totalna cisza. Nie będę mówił na razie o tych wszystkich systemach, które tutaj mamy, bo nie ma to sensu. Ja muszę się z nimi bliżej zapoznać, aby sensownie opowiedzieć Wam o nich po prostu. Na ten moment też ten samochód największe wrażenie robi również w nocy. Zobaczcie to. To jest po prostu chora akcja. Ta tafla tutaj, szkła, czy nie wiem jak to nazwać, ma ponad 1,4 metra długości. 1,4 metra.
trzy ekrany. One działają w ten sposób, że na przykład jak dotknę ten ekran w tej chwili, to się nic nie dzieje, ponieważ samochód wyczuwa, czy siedzi pasażer. Tak samo wyczuwa, jeśli na przykład uruchomicie funkcję, że Mercedes, jest mi zimno, to jeśli powie to pasażer, to on też będzie wiedział, że powiedział to pasażer, zrobi się chłodniej z tej strony, wyczuwa kierowcę i tak dalej. Tu jest miliard funkcji. One są oczywiście fantastyczne i trzeba powiedzieć o nich przy tym samochodzie, no ale nie teraz. Tak jak mówię, ja muszę nim dłużej pojeździć, aby opowiedzieć z sensem. Ale już teraz mogę powiedzieć kilka słów na temat ładowania baterii i ogólnie tego wątku. Samochód dysponuje oczywiście ogromną baterią. Ona ma prawie 108 kWh, ale co też bardzo ciekawe, przyjmuje moc 200 kW. Trzeba oczywiście jeszcze mieć miejsce, żeby się z taką mocą ładować. To, co my sprawdziliśmy, to po prostu ładowaliśmy się na szybkich ładowarkach, gdzieś tam na Greenwayu, po prostu na 50-kach i to ładowanie już wtedy jest całkiem spoko, więc może podam Wam wartość, którą podaje Mercedes. Teoretycznie na tej najszybszej ładowarce po 15 minutach doładujecie sobie 300 km zasięgu. Jeśli to jest prawda, to jest to też coś niesamowitego. No i na pewno każdy zastanawia się, jak to jest z tym zasięgiem. Ja oczywiście nie miałem opcji, aby to sprawdzić, bo tak jak mówię, mam ten samochód na krótko. Teoretycznie mamy te niecałe 700 km. Ja bym powiedział tak, przy tym jak my jeździliśmy, zrobilibyśmy około 400. Tyle, że no, pomyślcie, jak jeździliśmy, mając do dyspozycji pierwszy raz taki samochód. To jest kompletnie niemiarodajne. Myślę, że jeżdżąc tak, aby po prostu używać rekuperację, aby jeździć jak najbardziej ekonomicznie, może nie te 700, ale z 600 ileś byśmy zrobili. Tak mi się wydaje. Ale to tak jak mówię, to również powiem, jak będę miał okazję ten samochód potestować dłużej. Miejsce z tyłu to jest jakaś osobna kategoria w ogóle opowieści o miejscu z tyłu. Zobaczcie, jak to wygląda. No kosmos po prostu. Nie wiem, czy tu jest sens machać ręką, ale wygląda to tak. Szok. Nad głową jest oczywiście gorzej. Tym bardziej, że mamy tutaj panoramę. Ale jest luz. Jest też oczywiście, w cudzysłowie, kilka funkcji do sterowania z tyłu, ogólnie do przeżycia. No i zobaczcie, jak to wygląda, jakiej wielkości są te trzy ekrany. To biegnie tak naprawdę po całej długości deski rozdzielczej. Myślę, że na wideo to nie robi to takiego wrażenia jak na żywo, ale na żywo jest po prostu kosmos. Samochód odpalamy tu i jak to w Mercedesie, bieg wrzucamy sobie przy kierownicy, czyli tą dźwigienką. I zobaczcie na to. Przypominam, że mamy limuzynę ponad 5 metrów. I to dobrze ponad 5 metrów. To jest po prostu niewiarygodne. Wjeżdżanie na takie, że tak powiem, hopki. Tutaj to jest w ogóle, może to głupio zabrzmi, ale przyjemność. Bo w porównaniu z samochodami, którymi na co dzień się poruszam, często bardzo fajnymi, no to tutaj jest jakiś inny level. Chociaż mamy 21-calowe koła, one są bardzo duże. Ja myślę, że gdybym miał brać taki samochód, to wziąłbym mniejsze troszkę, nie wiem, 20 to max, bo ten komfort byłby wtedy jeszcze lepszy. 21 to trochę chyba za dużo. Wyglądają super, ale podczas zakupu myślę, że 20 są optymalne. Zobaczcie na to. Ja tu oczywiście szaleć nie mogę, ale zobaczcie, jak wygląda start. To jest nienormalne. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które sobie przypomniałem. W tym systemie mamy 8-rdzeniowy procesor. Pamięć to 24 GB. Pomyślcie, w samochodzie. Kolejny patent. Nie otwiera się maska z przodu. Znaczy ona się otwiera, ale może zrobić to tylko serwis. Sami jej nie otworzycie. Zapytacie na przykład, jak w takim razie dolać płynu do spryskiwaczy. No jest to w zasadzie jedyna rzecz, którą możecie zrobić sami. Robi się to tak. Czyli po prostu po boku otwieramy sobie klapkę i dolewamy płynu. W sumie fajny patent, podoba mi się to. Mogłoby to być stosowane nie tylko w takim samochodzie, ale w każdym. Fajna rzecz. No i oczywiście finalne pytanie, czyli ile to kosztuje. Ceny EQS-a 450+ startują ciut poniżej 500 000 zł. Wersja 580, taka jak w tej chwili jadę, to już wydatek około 607 000 zł. Ja mówię oczywiście o kwotach startowych, bo jak to w markach premium, tutaj mamy 1 500 000 dodatków, pakietów, systemów, z których pewnie połowa będzie potrzebna w takim samochodzie. Wiadomo, jak ktoś taki samochód naprawdę kupuje, to takie drobnostki jak dodanie 100 000 zł w wyposażeniu to nie jest jakiś wielki problem. No ale jeśli jesteście zainteresowani takim samochodem, to musicie się mierzyć z takimi wartościami. Ciekawy jestem, co sądzicie na temat tego samochodu. Dajcie znać w komentarzach. Ja oczywiście nie będę tutaj podawał żadnej swojej oceny i tak dalej, bo nie miałoby to sensu. Zrobię to, jeśli będę miał ten samochód na dłużej.
bo takie ocenianie samochodu po krótkiej jeździe mija się z celem, moim zdaniem. Ale już pierwsze wrażenia oczywiście przekazać można i ciekawy jestem, jakie są Wasze. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić na przykład pełnego testu EQS-a. A na ten moment żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć! Na koniec jeszcze serdeczne podziękowania dla MB Motors, czyli mojego ulubionego salonu Mercedesa. Jeśli szukacie EQS-a, jesteście nim zainteresowani, zapraszam do Piaseczna. Mają dokładnie taki egzemplarz, także jeszcze raz dzięki!